światło. Coś naturalnego, co jest nam naturalnie potrzebne do życia. Światło kojarzy nam się z wiosną, z wzrostem. W Piśmie Świętym często światło pojawia się jako coś, co daje życie. Światło jest nam potrzebne do życia. Ale tak naprawdę doceniamy światło dopiero wtedy, kiedy nam go zabraknie. Kiedy jest zima, kiedy dni są krótsze, kiedy staje się zimno. Doceniamy światło, kiedy zabraknie prądu. Zaczynamy nerwowo szukać telefonu, latarki. Widzimy, jak światło jest nam potrzebne każdego dnia, a jednak rzadko je doceniamy. Jezus w dzisiejszej Ewangelii objawia nam się jako światło. Jako światło, które przychodzi, aby oświecić ciemność. Daje się nam poznać jako ten, który rozświetla wszelkie ciemności. Słyszeliśmy o tym, że ziemia, ludzie, którzy siedzieli w ciemności, zobaczyli, jak jest naprawdę. Światło przyszło na świat, ale ludzie go nie poznali. Jezus chce rozświecić także nasze ciemności, także nasze trudne sprawy. Daje nam kilka takich, powiedzielibyśmy, reflektorów. Jednym z takich reflektorów oświecających nasze ciemności jest wiara. Wiara w to, że Bóg jest faktycznie z nami. Jezus, przychodząc na świat, uświadomił nam to namacalnie, że Bóg jest faktycznie z nami. Ale jak to papież Franciszek powiedział w pierwszej encyklice swojej, Lumen Fidei, że wiara nie jest czymś takim, co oświeci wszelkie ciemności. Jest jednak lampą, która pozwala dostrzec drogę w ciemności. Nie pokaże nam wszystkiego, ale pozwoli iść dalej. I pięknie pokazują to święci. Chyba najbardziej namacalny przykład tej wiary dała nam Matka Teresa z Kalkuty, która mówiła w swoich pamiętnikach o tym, że nie doświadczała Boga. Bóg nie dał się jej poznać, a jednak wierzyła. Jednak wierzyła w to, że On jest, że daje jej światło, że daje jej pokonać wszelkie trudności. I to nam dzisiaj Chrystus chce powiedzieć, że On przychodzi do tych naszych krain, tak jak dzisiaj słyszeliśmy, wiele tych krain. Przychodzi do krain naszej ciemności. Spróbujmy w to uwierzyć. Popatrz w tym tygodniu, drogi słuchaczu, na to, ile Bóg daje nam światła. Ile daje nam różnych okazji do tego, aby doświadczyć Jego obecności. I podziel się z tym z innymi. Aby być taką lampą, która świeci także dla innych.